Hejo, mam na imię Iwona i zapraszam właśnie do nowego reading vloga. Dzisiejszy reading vlog będzie troszkę inny niż zawsze, ponieważ będę czytała tylko jedną książkę. Najnowszą premierę pewnej autorki, która ma tak naprawdę premierę chyba jutro, jak tutaj nagrywam Cię, bo dzisiaj jest środa, jak nagrywam, 28 lipca, a z tego co wiem, to premiera jest jutro. I jak taki reading vlog z jednej książki, tego czytania Wam się podoba, to zapraszam łapkę do góry i zostańcie ze mną na dłużej. Co prawda zastanawiałam się, czy nie zrobić osobnego filmiku gadanego po prostu, ale ja jednak lubię oglądać reading vlogi. Ale sobie dajcie znać, czy kolejne filmiki wolicie na przykład reading vlogi z jakiejś książki premiery, czy wolicie po prostu zwykłą pogadankę, że siedzę i opowiadam. I cóż, jest burza, jak słyszycie. Tutaj mam moją książkę, więc lecę ją otwierać od razu, żebyśmy zobaczyli, jaka to jest ta książka. Chociaż już pewnie po tytule filmiku dobrze wiecie, co to jest za... Ja, proszę. Mam Nagie Serca, Colleen Hoover. Ogólnie jestem w szoku, że ona jest taka cieniutka, bo tutaj jest zaledwie 330 stron, a wygląda jakbym miała 200 niecałe. Jest bardzo cienka. W sumie tak naprawdę nic o tej książce za bardzo nie wiem, ale czytałam już kilka pozytywnych opinii i mam wrażenie, że mi się to bardzo, że ona mi się bardzo, to bardzo spodoba. Nie mam pojęcia, czy dobrze czuwam, czy nie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy czytaliście już, albo czy zamierzacie czytać. I cóż, ja zabieram się za czytanie już teraz. Nie zamierzałam kończyć tych wakacji ze złamanym sercem. Samson przechyla głowę i przygląda mi się bacznie. Nie martw się. Serce nie kość, nie da się go tak naprawdę złamać, więc coś czuję, że będzie to świetna historia, która będzie mi się świetnie czytało, oczywiście obyczajówka. No i cóż, lecę czytać i do zobaczenia w następnym klipie, jak pewnie już będę gdzieś na 60 stronie i coś więcej będę mam w stanie o niej powiedzieć. Do zobaczenia później. Hej, hejo! Już jest czwartek rano i ja wczoraj wieczorem czytałam 95 stron Nagich Serc. I muszę powiedzieć, jak na razie historia mi się podoba, książka też. Jest bardzo ciekawie poprowadzona, ponieważ mamy dziewczynę, która... Na pierwszych stronach dowiadujemy się, że straciła swoją matkę, że jej matka była narkomanką, że jej matka była uzależniona od alkoholu, od narkotyków i że właśnie umarła przez metamfetaminę. W tym samym czasie, jak ona umarła, to kilka godzin później w miejscu, w którym mieszkały, czyli takim kamperze, można powiedzieć, w jakichś takich domkach wynajmowanych, że zostaje wyrzucona z niego, ponieważ matka miejsca przez 2 miesiące, nie opłaciła czynszu. Później dowiadujemy się, że ona ma bardzo bogatego ojca, w sumie o czym ona nie miała pojęcia, nie wiedziała, że jej ojciec wyszedł ponownie, że ponownie się ożenił, że ma pasierbicę, że ta jego nowa żona ma bardzo dużo pieniędzy i w sumie nawet nie wiedziała, że matka wykorzystywała właśnie Beja, żeby brać pieniądze od ojca, że on nie tylko oddawał na czynsz, ale również na utrzymanie, posłał jej również telefon, z którym matka prawdopodobnie sprzedała. Matka również wzięła pieniądze na studia, czego w ogóle Beja nie miała pojęcia, ponieważ Beja ma stypendium, o którym ani nie wspomniała matce, ani nie wspomniała ojcu, więc ona podróżuje do tego ojca właśnie na wakacje, ponieważ nie ma pojęcia, co z sobą zrobić. I tam się dowiaduje w trakcie już jazdy z lotniska do domu, że mają dom wakacyjny, tam letniskowy nad oceanem, więc pierwszy raz zobaczy ocean. Dowiaduje się właśnie w tym aucie, że jej ojciec ma żonę, że ma córkę, pasierbicę. Dowiaduje się również, że Kit, który wcisnął jej kilka tygodni wcześniej, że nie jest w stanie przyjechać na jej zakończenie, bo ma złamaną nogę, to po prostu jest kłamstwo. I próbujemy jakoś pobudować swoją relację. Tego tutaj jeszcze nie ma, ale na razie poznajemy jej pasierbicę właśnie ojca, która jest bardzo otwarta, która jest bardzo radosna, która się cieszy z przyjazdu Beja. Mamy też Samsona, czyli chłopaka, który pierwsze Beja myśli, że chce jej dać 20 zł za czynność seksualną, można powiedzieć, znaczy 20 dolarów, ale chłopak po prostu chciał jej dać pieniądze, bo widział, że działa chleb z pokładu, bo była głodna. Później się okazuje, że są sąsiadami i teraz właśnie dopiero buduje się między nimi znajomość, przyjaźń, można powiedzieć. Największym takim zaczątkiem to jest to, że razem oglądają wschody słońca, tylko że każdy na swoim osobnym balkonie.
Jestem ciekawa tej historii, bo zapowiada się bardzo dobrze, bardzo dobrze mi się jak na razie czyta, po prostu się płynie, jestem na 90 stronie, a książka ma zaledwie 320 stron, więc coś czuję, że za chwilę ją skończę i że nie będę chciała, żeby tak szybko się kończyła. Więc Bia i Samson, mamy również jeszcze Markusa i jej ciupa sierpica się nazywa Sara. I Sara, więc po prostu fajnie to się czyta. Mamy też takie klimaty wakacyjne, klimaty właśnie nadmorskie, więc idealnie teraz wydana książka, no bo mamy wakacje jednak, więc też potrzebują takich wakacyjnych klimatów. I cóż, ja lecę tutaj dalej i do zobaczenia już w następnym klipie. Bye, bye! Hej, hejo! Jest już troszkę później i jestem na 254 stronie Na Klik Serc. I to, co się teraz tutaj wydarzyło, to w ogóle tego się nie spodziewałam. Po prostu doznałam tak ogromnego szoku jak Beja, główna bohaterka, że co się w tej chwili w ogóle dzieje w tej książce. Więc jak tam będziecie, to będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Jestem ciekawa, jak dalej się potoczy sytuacja, bo jestem już tak troszkę pod koniec książki. I nie mogę doczekać się, aż po prostu dowiem się całej historii Samsona tak naprawdę, bo no nie wiem, jak to się wszystko rozwiąże, nie mam zielonego pojęcia, nie mam żadnego pomysłu. Jestem po prostu bardzo ciekawa, więc czytam dalej i za chwilę kończę. Nie wierzę, za chwilę kończę książkę. Hej, hejo! Jest właśnie godzina 23:55 i jest nadal czwartek, czyli ostatnie dni godziny, ostatnie godziny czwartku, ostatnie dni lipca. Ja właśnie skończyłam czytać Nagie Serca pani Colleen Hoover. Jest to historia, tak jak powiedziałam wcześniej, romans, obyczajówka, gdzie tak naprawdę główne spojrzenie jest zwrócone na dwóch głównych bohaterów, czyli na Beję i na Samsona, którzy mają ze sobą ciężkie przeżycia, których poznajemy na tych stronach. Tak naprawdę Samsona dopiero poznajemy na koniec. I to, co się wydarzyło na końcu książki, ja się popłakałam w pewnym momencie, po prostu łzy mi poleciały z oczu. Już nie wiedziałam, jak się ta historia zakończy. Nie miałam tak naprawdę dlatego pojęcia, w sumie miałam pojęcie, ale no, po prostu czytajcie, dobrze się czyta, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, bardzo szybko. To taka książka, która mi się kojarzy z wakacjami i właśnie z tego powodu też chciałabym wam podrać tę oto książkę, którą ja czytałam, to jest książka czytana, ale właśnie chciałabym dla was taki przygotować mini konkurs. Jeżeli ktoś z was chce otrzymać tę książkę ode mnie, czyli Nagie Serca, pani Colleen Hoover, to zapraszam na konkurs mini. Wystarczy być moim obserwatorem tak naprawdę i napisać w komentarzu, jaka książka kojarzy się wam z wakacjami. Wiecie, to na przykład może być obyczajówka, mi z wakacjami właśnie będą kojarzyć się Nagie Serca, jak również Podróż nieślubna, Lauren Christian, jak również mi się kojarzy z wakacjami Harry Potter, bo zawsze wakacje właśnie czytam Harry'ego Pottera, do niego wracam w wakacje. Więc taka książka, która dla was jest typowo wakacyjna, niekoniecznie musi się kojarzyć ją innym z wakacjami, ale właśnie wam. I możecie napisać dlaczego, nie musicie pytać dlaczego, ponieważ konkurs będzie w formie losowania i czas macie do piątku, przyszłego piątku, czyli do, to już będzie sierpień, czyli do 6 sierpnia, do piątku i do północy. Ja wyniki po prostu dam w komentarzu, zaznaczę, która osoba wygrała. No i cóż, trzymam za was kciuki, mam nadzieję, że komuś się uda. A do tej historii wracając, jest to historia, która znowu widzimy, że bardzo fajnie skonstruowana przez panią Colleen Hoover. Jest nowy pomysł, jest całkiem inny pomysł, który niektóre wątki widzimy później dopiero w przyszłości, jak skończą czytać książkę, że miały powiązania, miały właśnie nawiązania do sytuacji tych dwojga. Jest to historia, której mi troszkę brakowało bardziej przeszłości Bei, bardziej przeszłości Samsona, żeby to było bardziej rozwinięte, bo ja myślę, że to było tylko tak uszczknięte, tak troszkę, a że nie było tak dokładnie to opisane.
Też brakuje mi tutaj, bo jest coś, które pada na tej dwójce tylko, większość czasu my spędzamy z nimi. Czasem do tego dochodzi Sara, tam jest kilka też, czy przyrodnia siostra Bei, tylko też czasem dochodzą jakieś sytuacje tam z Aliną, czyli z Masochą, czy z ojcem, ale właśnie brakuje mi więcej tych akcji z ojcem głównie Bei. A ogólnie całość książki czy po prostu się płynie, leci się przez nią, dlatego mam nadzieję, że ktoś z Was wygra tą książkę. No i cóż, ja już lecę i mam nadzieję, że taki reading vlog Wam się podobał. Jak tak, to zapraszam, zostawcie łapki do góry i zostańcie ze mną na dłużej i powodzenia w konkursie.